Witamy na kanale. W złożonym tańcu przyciągania między mężczyznami i kobietami pewne cechy mają przyciąganie magnetyczne, które urzeka kobiece spojrzenie. Te cechy, często kojarzone z męskością, wywołują u kobiet silną mieszankę pożądania i fascynacji. Od pewności siebie po wrażliwość, od asertywności po wrażliwość, spektrum męskich cech, które doprowadzają kobiety do szaleństwa, jest różnorodne i złożone. W tym filmie zagłębiamy się w istotę tych nieodpartych cech, odkrywając 5 męskich cech, które rozpalają pasję i podziw w kobiecych sercach. Zaufanie to nie tylko powierzchowny pokaz lub zwykła fasada, to potężny koktajl pewności siebie, wewnętrznej siły i celu. Kiedy mężczyzna emanuje pewnością siebie, jest jak pole magnetyczne, które urzeka otaczających go ludzi, zwłaszcza kobiety. Pewność siebie sygnalizuje siłę. W świecie pełnym niepewności i wyzwań mężczyzna emanujący pewnością siebie staje się symbolem stabilności i niezawodności. Co więcej, zaufanie rodzi zaufanie. Kiedy człowiek jest pewny siebie i swoich możliwości, zaszczepia w innych poczucie wiary. Kobiety w naturalny sposób pociągają mężczyźni, którym mogą zaufać zarówno emocjonalnie, jak i praktycznie. Atrakcyjność zaufania kryje się nie tylko w jego zewnętrznych przejawach, ale także w subtelnych niuansach. Ambicja służy jako siła magnetyczna, która przyciąga kobiety do mężczyzn, którzy posiadają ją w obfitości. Nie chodzi tylko o wyznaczanie celów, ale o nieustanne dążenie do nich i niezachwiane zaangażowanie w przekształcanie marzeń w rzeczywistość. Kobiety pociąga energia i cel, jakie ambicja wnosi w życie mężczyzny. To jak patrzeć, jak płonie ogień, płomień, który oświetla ścieżkę przed nami i zaprasza innych do przyłączenia się do podróży. Ale ambicja to coś więcej niż cecha osobista, to wspólna podróż. Ambitny mężczyzna nie tylko realizuje swoje marzenia w izolacji, ale zaprasza partnerkę, aby marzyła razem z nim. Jednym z najbardziej urzekających aspektów asertywności jest jej zdolność do przekazywania jasnego poczucia kierunku. Kobiety odnajdują komfort i bezpieczeństwo w mężczyźnie, który wie, czego chce i nie boi się po to sięgać. Niezależnie od tego, czy podejmuje ważne decyzje, czy przejmuje inicjatywę w związku, asertywny mężczyzna nie pozostawia miejsca na niepewność. W świecie pełnym niejasności i niezdecydowania mężczyzna asertywny wyróżnia się jako filar siły. Nie cofa się przed wyzwaniami, ale stawia im czoła, uzbrojony w determinację i pewność siebie. Dodatkowo asertywność zachęca do otwartej komunikacji i uczciwości w związku. Człowiek, który nie boi się wyrażać swoich myśli i uczuć, potrafi bez wahania wyrażać swoje potrzeby i pragnienia. Tworzy atmosferę zaufania i intymności. Kobiety czują się doceniane, gdy ich partner komunikuje się otwarcie i bezpośrednio, wiedząc, że ich opinie są szanowane, a ich głos usłyszany. U podstaw tego apelu leży istota przywództwa, umiejętność inspirowania, kierowania i wzbudzania zaufania w innych. Nie chodzi tu jedynie o wydawanie rozkazów czy potwierdzanie dominacji, ale raczej o zróżnicowaną mieszankę wizji, determinacji i umiejętności zdobywania zaufania i szacunku. Kiedy mężczyzna posiada te cechy w obfitości, wyróżnia się jako postać wpływowa, przyciągając podziw i uwagę otaczających go osób. Mężczyzna, który wie, czego chce i nie boi się do tego dążyć, który potrafi pokonać niepewność z wdziękiem i determinacją, ma niezaprzeczalny urok. Wreszcie rycerskość to nie tylko wielkie gesty lub ostentacyjne przejawy bogactwa, ale obejmuje subtelne akty dobroci i szacunku, które wiele mówią o charakterze mężczyzny. Otwieranie drzwi, podarowanie płaszcza w zimną noc, czy wyrażanie szczerych komplementów i gestów uznania to przejawy rycerskości, które głęboko rezonują z kobietami. Wbrew błędnym przekonaniom, rycerskość nie polega na protekcjonalności czy potwierdzaniu dominacji, ale raczej na tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i podziwu. Mężczyzna ucieleśniający ducha rycerskości szanuje ponadczasowe ideały romantyzmu i zalotów, przekraczając ulotne tendencje i pozostawiając trwały ślad w sercu swojej partnerki. Dziękujemy za obejrzenie filmu do końca. Polub, skomentuj i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej treści.